Proroctwo Apokalipsy opisane w Księdze Objawienia rzeczywiście otwiera oczy na wydarzenia, które nastąpią pod koniec czasów. Wśród tych wydarzeń centralne są wzrost Antychrysta i ustanowienie okresu ucisku. Ten okres przyniesie drastyczne zmiany społeczne i globalne sprawy, zaznaczając erę bezprecedensowych wyzwań. Jednakże ważne jest pamiętanie, że celem tych biblijnych proroctw nie jest szerzenie strachu, ale inspiracja do życia zwróconego ku Chrystusowi, służąc jako ostrzeżenie, abyśmy przygotowali się i żyli zgodnie z Jego naukami. Wchodząc w 9 rozdział Apokalipsy, znajdujemy się w połowie okresu ucisku, z Antychrystem u władzy i systemem bestii obowiązującym, gdzie nikt nie może kupować ani sprzedawać bez posiadania znaku bestii. 666. W tym kontekście szósty anioł trąca w swoją trąbkę, uwalniając 4 aniołów, którzy byli przywiązani wzdłuż wielkiej rzeki Eufrat. Uwolnienie tych aniołów oznacza jeden z najpoważniejszych ostrzeżeń dla tych, którzy nie są zgodni z Chrystusem. Wspomniani aniołowie są potężnymi istotami, ale w odróżnieniu od aniołów bożych, Cyi zostali uwięzieni za bunt razem z Lucyferem. Ich misja pod koniec czasów jest kluczową częścią sądów, które nastąpią na ziemi. W przeciwieństwie do niebiańskich aniołów, takich jak Michał i Gabriel, którzy są posłańcami i wojownikami Boga, Cyi aniołowie z Eufratu są istotami o złej naturze, stworzonymi na skutek buntu Lucyfera. Ich lokalizacja, rzeka Eufrat, jest znacząca. Ta rzeka płynąca przez to, co było Edenem i blisko miejsca, gdzie miały miejsce znaczące wydarzenia, takie jak pierwsze zabójstwo Kaina i królestwo Nimroda, sugeruje głębokie powiązanie z historią zła na ziemi. Wybór tego miejsca do uwięzienia tych zbuntowanych aniołów nie jest przypadkiem, lecz wskazaniem na ich znaczenie w boskich planach na koniec czasów. Te proroctwa, choć mogą wydawać się przerażające, służą jako wezwanie do refleksji i przygotowania duchowego. Zrozumienie znaczenia tych wydarzeń i roli tych upadłych aniołów prowadzi nas do głębszego zrozumienia trwającej walki duchowej i pilności w prowadzeniu życia zgodnie z naukami Chrystusa. W Księdze Rodzaju 10 Nimrod jest wspomniany jako inicjator budowy wieży Babel, projektu, który Bóg przerwał, wprowadzając zamieszanie w językach budowniczych, rozproszając ich po całej ziemi. Ta historyczna narracja prowadzi nas bezpośrednio do dyskusji o 4 aniołach wspomnianych w Apokalipsie 9, którzy są istotami o nadzwyczajnym złu i agresywności, tak znaczącymi, że Bóg uwięził je pod rzeką Eufrat. Ta boska interwencja sugeruje wyraźne rozróżnienie między tymi aniołami a zwykłymi demonami wspomnianymi w Efezjan 6, wersie 12, gdzie powiedziano, że nasza walka nie jest przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko władcom i władcom, przeciwko władcami ciemności tego wieku. Uwolnienie tych 4 aniołów jako część boskiego sądu nad niegodziwymi i niepojętymi sygnalizuje bezprecedensową katastrofę dla ludzkości. Każdy z tych aniołów prowadzi armię, łącznie 200 milionów istot, demoniczne siły gotowe do dokonania zniszczenia 1/3 ludzkości. Opis Jana o tych istotach z piersiami w jaskrawych kolorach i głowami lwów, których usta wydzielają ogień, dym i siarkę, podkreśla wielkość ich zniszczenia. Te anioły zostały przygotowane na konkretny moment, przeznaczone do wykonania boskiego sądu, który zakończy się śmiercią 1/3 populacji świata. Biorąc pod uwagę aktualną populację, oznacza to utratę około 2,7 miliarda istnień, zdarzenie masowego zniszczenia, które przekracza wszystko, co było dotychczas widziane w historii ludzkości, łącznie z potopem za dni Noego i zniszczeniem Sodomy i Gomory. Takie wydarzenia, chociaż mogą się wydawać odległe lub nieprawdopodobne dla niektórych, służą jako uroczyste przypomnienie o powadze grzechu i sprawiedliwości boskiej. Historia biblijna wielokrotnie pokazuje, jak Bóg radzi sobie z niegodziwością. Od potopu, który zgładził ludzkość z wyjątkiem Noego i jego rodziny, aż po zniszczenie Sodomy i Gomory ze względu na ich występek. Wyzwolenie tych aniołów uwięzionych i następny sąd to nie tylko akty kary, ale także wezwania do pokuty, podkreślając wagę poszukiwania sprawiedliwości i miłosierdzia w naszym życiu. W ten sposób objawienie tych 4 uwięzionych aniołów i ich rola w końcu czasów stawia nas przed wyzwaniem refleksji nad własnym życiem
i pilnej potrzeby życia zgodnie z boskimi wartościami, uznając powagę grzechu i rzeczywistość boskiego sądu, jednocześnie przypominając nam o miłosierdziu i miłości Boga wobec tych, którzy się do Niego zwracają. Opowieść o czterech aniołach Eufratu, opisana w Apokalipsie, podkreśla wydarzenie niespotykane w historii biblijnej. Nawet po tym, jak Bóg wysłał anioła śmierci, aby zabić pierworodnych Egipcjan i zatopił rydwany wojenne w Morzu Czerwonym, skala sądu przedstawiona przez uwolnienie tych aniołów jest bezprecedensowa. Co więcej, reakcja ludzkości na ten sąd jest jeszcze bardziej zaskakująca. Pomimo masowego zniszczenia, wielu ocalałych wybiera nie żałować swoich czynów, kontynuując oddawanie czyczcy i bałwanom i praktykowanie niemoralnych czynów. To odmowa nawrócenia się, nawet w obliczu wyraźnych dowodów mocy i sprawiedliwości boskiej, odzwierciedla głęboką prawdę o ludzkiej naturze. Mamy tendencję do oporu przed zmianami, dopóki nie zostaniemy osobiście dotknięci. To wezwanie do refleksji nad własnym życiem. Czy żyjemy w sposób zgodny z boskimi naukami, czy ignorujemy znaki ostrzegawcze? Ponadto tekst sugeruje, że w nadchodzących miesiącach powinniśmy być świadomi jeszcze większego oddalenia od wiary, wzrostu demonicznej aktywności w kulturze popularnej i ogólnego pogorszenia się społeczeństwa. Są to niepokojące znaki, które zgodnie z drugim listem do Tymoteusza III wskazują, że żyjemy w dniach ostatecznych. Ten okres będzie naznaczony wzrostem egoizmu, brutalności i buntu, przy czym wielu będzie wydawać pozory pobożności, ale zaprzeczać jej prawdziwej sile. W obliczu tych wyzwań, jako chrześcijanie, jesteśmy zachęcani do mocnego trzymania się Słowa Bożego. Biblia jest naszym źródłem nauki, upomnienia, poprawy i szkolenia w sprawiedliwości. Jest w stanie nas całkowicie wyposażyć do wszelkiego dobrego uczynku. Prawda zawarta w pismach ma moc przemienić życia, oferując przebaczenie, usprawiedliwienie, uświęcenie i ostatecznie obietnicę życia wiecznego. Analogia dr Tony'ego Evansa dotycząca Dnia Sądu w kontekście futbolu amerykańskiego przypomina nam, że jako chrześcijanie również staniemy przed rewizją naszego życia. Ten moment nie będzie decydować o naszym zbawieniu, ponieważ jest to już zapewnione przez naszą wiarę w Chrystusa, ale będzie to okazja do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób żyjemy naszą wiarą. To nas zmusza do życia z oczami zwróconymi ku wieczności, dążąc do tego, aby nasza taśma odzwierciedlała życie prowadzone na służbie Bogu i innym. Badanie pism na temat dni ostatecznych daje nam głębokie i jednocześnie wymagające spojrzenie na to, co nadchodzi. Paweł i inni pisarze Nowego Testamentu nie szczędzili wysiłków, aby ostrzec nas przed trudnościami, pokusami duchowymi i kpiny, z którymi będziemy się zmagać. Te przepowiednie nie służą tylko informowaniu nas, ale przygotowaniu i zachęceniu do życia w taki sposób, abyśmy byli zgodni z boskimi zamiarami, zwłaszcza gdy te wydarzenia zaczynają się rozgrywać. Żyjemy w erze, która jest naznaczona niezwykłymi wyzwaniami, katastrofami naturalnymi, kryzysami społecznymi i moralnymi oraz coraz większą apatią duchową. Pomimo tych ucisków, Pisma Święte oferują nam przesłanie nadziei i zachęty. Dzieje apostolskie 12:17 przypomina nam o obietnicy Boga, aby wylać swego ducha na całą ludzkość, umożliwiając nam stawienie czoła tym wyzwaniom z odnowioną wiarą i celem. Oczekiwanie na chwalebną powtórną przyjście Jezusa Chrystusa, jak to wspomniano w Tytusza 2:13, służy jako nasza latarnia nadziei, ciągłe przypomnienie, aby utrzymać nasze oczy skierowane na wieczną nagrodę. W tym kontekście przesłanie Dereka Prince'a rezonuje z pilnością i klarownością. On, wezwawszy nas do uznania powagi czasów, w których żyjemy i podjęcia świadomej decyzji o oddaleniu się od zepsutych dróg świata. Jest to wezwanie do radykalnej transformacji życia, wezwanie do nawrócenia i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi. Prince przypomina nam, że to nie tylko kwestia osobistego wyboru, ale kwestia wiecznego zbawienia. Adrian Rogers, szanowany kaznodzieja, podzielił się potężną wizją dotyczącą obecnych czasów, porównując cywilizację do małpy z palnikiem gazowym w pokoju pełnym dynamitu. Ta analogia podkreśla niepewną sytuację, w której się znajdujemy, gdzie postępy naukowe i technologiczne nie przekładają się na postęp moralny ani duchowy.
Nauka i polityka, jak zaawansowane czy wyszukane by nie były, nie oferują ostatecznych rozwiązań dla fundamentalnych dylematów ludzkich. Wojny mogą być wygrane, ale pokój pozostaje nieosiągalny, a reformy społeczne, nawet gdy odnoszą sukces, nie potrafią poradzić sobie z głębszymi kwestiami ludzkiego istnienia. Biblijne ostrzeżenia dotyczące dni ostatecznych są jasne i surowe. Pierwszy list Jana 2:18 ostrzega nas o nadchodzącym antychryście i obecności wielu antychrystów, wskazując, że opozycje wobec chrześcijaństwa nie objawiają się tylko w jednej jednostce, ale w wielu formach na przestrzeni historii. Te duchy antychrystusowe, które odmawiają uznania Jezusa za Pana, już działają w świecie, otwarcie kwestionując prawdę Ewangelii. Ponadto Apokalipsa 12:12 przypomina nam o gniewie diabła, który wiedząc, że jego czas jest krótki, intensyfikuje swoje wysiłki, aby odwrócić ludzi od Boga. Jest to pilne wezwanie, abyśmy pozostali mocni w wierze i czujni wobec taktyk wroga, który dąży do oddzielenia nas od prawdy i światła Ewangelii. Drugi list do Koryntian 4:4 rozwija tę ideę, wyjaśniając, jak Bóg tego wieku oślepił niewierzących, uniemożliwiając im ujrzenie chwały Chrystusa. Wpływ diabła jest widoczny w filozofiach, ideologiach i praktykach świeckich, które dominują nasze społeczeństwo. Wielu z nich promuje materializm i egoizm, kosztem wartości duchowych. Obsesja na punkcie pieniędzy, na przykład, ilustruje, jak zniekształcone wartości mogą przeniknąć i zdominować społeczeństwo. Firmy i instytucje kierowane chciwością przyjmują wątpliwe praktyki, dając priorytet zyskom ponad etyką i integralnością. Ta rzeczywistość odzwierciedla wpływ Boga tego wieku, który odwraca uwagę ludzi od tego, co naprawdę ważne. Wobec tych wyzwań kluczowe jest, abyśmy utrzymali naszą wiarę i nadzieję w Jezusa Chrystusa, uznając, że On jest odpowiedzią na dylematy świata. Nie powinniśmy dawać się zwieść fałszywym obietnicom ludzkich rozwiązań, ale zamiast tego zwrócić się ku wiecznej prawdzie Ewangelii, która oferuje światło, nadzieję i zbawienie. W obliczu wyzwań ostatnich dni nasz nacisk powinien pozostać na Bogu, dążąc do życia zgodnie z Jego przykazaniami i szerząc Jego przesłanie miłości i odkupienia. Idolatria nie ogranicza się tylko do fizycznych obiektów czy dawnych bożków. Może się objawiać na różne sposoby w współczesnym społeczeństwie. Kariera, dobra materialne, a nawet relacje mogą stać się idolami, odwracając uwagę i oddanie, które powinno być skierowane do Boga. Ta rzeczywistość jest potęgowana przez ostrzeżenie w Ewangelii Mateusza 24:12, które podkreśla, jak wzrost nieprawości skutkuje oziębieniem miłości wielu. To zjawisko jest widoczne w dzisiejszym świecie, gdzie obojętność i brak współczucia stają się coraz bardziej powszechne, odzwierciedlając fundamentalną dysproporcję z przykazaniem miłości bliźniego jak siebie samego. Biblia w Efezjan 5, wersetach 15 i 16 radzi nam, abyśmy żyli mądrze, wykorzystując każdą okazję, zwłaszcza że żyjemy w trudnych czasach. Wyzwanie polega na rozpoznaniu i odpieraniu subtelnych rozproszeń, które oddalają nas od Boga, takich jak obsesja bogactwem materialnym i sukces zawodowy, które często zajmują miejsce wiary i duchowości w naszym życiu. Wyrażenie "życie to podróż" rezonuje głęboko w tym kontekście, ponieważ nasza chrześcijańska wędrówka jest naznaczona wyborami i wyzwaniami, które determinują naszą duchową drogę. Drugi list do Tymoteusza 4, werset 7 przypomina nam, że życie chrześcijańskie to ciągła walka, bieg wymagający wytrwałości w wierze. Jak jednak możemy być pewni, że podążamy właściwą drogą? Ewangelia Mateusza, 7 wersetów 22 i 23, ostrzega nas, że wielu się pomylili, myśląc, że są na właściwej drodze, opierając się na zewnętrznych uczynkach, bez prawdziwego związku z Chrystusem. Ten błąd jest jasnym znakiem, że jesteśmy zbłąkani. List do Rzymian 1, werset 24 mówi o tym, jak Bóg pozwala tym, którzy głęboko zbłądzili, doświadczyć konsekwencji swoich wyborów, oddając się nieczystym pragnieniom i życiu w hańbie. To poważne ostrzeżenie dla tych, którzy żyją bez skruchy czy przekonania o swoich grzesznych czynach, wskazując, że zmierzają ku zagładzie. Prawdziwa droga, zgodnie z Przysłów 8, wersetem 20,
znajduje się w sprawiedliwości i prawości zgodnej z Słowem Bożym. Każda droga odchodząca od nauk Chrystusa jest niebezpieczna i należy ją unikać. Życie prowadzone przez Ducha charakteryzujące się owocami Ducha wymienionymi w liście do Galatów, 5 wersetów 22 i 23, takimi jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność i umiarkowanie, jest tym, które warto podążać. Dlatego też ważne jest, abyśmy zastanowili się nad kierunkiem naszego życia. Podążamy drogą prowadzącą do głębszej relacji z Bogiem, czy też tracimy się w ziemskich rozproszeniach, które nas od Niego oddzielają? Wybór między drogą człowieka prowadzącą do rozpaczy i zniszczenia, a drogą Boga obiecującą życie wieczne i skarb w niebie jest jasny. Musimy być uważni i świadomi kierunku, który wybieramy, zawsze dążąc do zgodności z Boską wolą i wartościami ewangelicznymi.